Cześć, dzień dobry. Ten odcinek Żeglarskich Czwartków nagrywam z Centrum Przygotowań Olimpijskich Hiszpańskich Żeglarzy. Jestem w Santander w Hiszpanii, to jest tutaj na północy Hiszpanii, nad Zatoką Biskajską, ale to nie lokalizacja, a przede wszystkim to miejsce, ten budynek, w którym teraz jestem, po którym będę chciał Was oprowadzić, robi olbrzymie wrażenie. Ja tu jestem pierwszy raz, tutaj odbywały się Mistrzostwa Świata i wiele innych fantastycznych regat, ale powiem szczerze, chciałbym mieć pod domem taką bazę, jaką mają tutaj hiszpańscy żeglarze. To, co jest najciekawsze, to jest wielkość tego budynku i jego wysokość. Zobaczcie, łódki klasy 49er, tam dalej są 70-tki, finy, na których my tutaj pływamy i trenujemy, mieszczą się w środku, pod dachem, bez potrzeby i wymogów wyciągnięcia masztów. No to jest naprawdę komfort. Tam z tyłu, bo teraz maszeruję w tą stronę, którą już widzieliście, w stronę wyjścia na akwen, tam z tyłu mieszczą się biura, sale konferencyjne, siłownie, gabinety odnowy biologicznej, a także można powiedzieć pomieszczenie techniczne. Pomieszczeń technicznych jest tutaj dosyć sporo, gdzie można naprawiać, zmieniać, modyfikować swój sprzęt. To nie tylko olimpijczycy, ale przyszli olimpijczycy też tutaj trenują. Właśnie przed chwilą zeszli z wody. To miejsce jest wyjątkowe. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, ale to jest lista wszystkich medalistów olimpijskich i tych zawodników, którzy kończyli Igrzyska Olimpijskie, począwszy od Paryża w 1924 roku. Później był Los Angeles, Montreal, Moskwa, aż po Rio, akurat ta Erestera Feva tutaj zasłoniła, ale widać, ilu hiszpańskich żeglarzy zdobyło medale i myślę, że każdy, kto tutaj przychodzi, może zobaczyć, kto był przed nimi na igrzyskach i że wszystko jest możliwe. To jest wspaniała rzecz. Jeżeli oni wygrają, wygrali, to oni także, właśnie, którzy maszerują tutaj, także ich na to stać. Świetna motywacja, wspaniała inspiracja. Łódek tutaj jest wiele różnych. Są też waszpy, czyli te jednoosobowe małe łódki, które unoszą się nad wodą, foilujące. Wychodzę teraz na zewnątrz. Może jeszcze tylko krótki właśnie obraz, jak to wygląda w środku. Okej, wyszedłem na zewnątrz. No tu niestety pogoda jak nie w Hiszpanii. Zupełnie nietypowa. Dzisiaj leje, właśnie zeszliśmy z wody i trochę mokro było, ale nam to nie przeszkadza, jesteśmy przecież wodoodporni. Na zewnątrz dwa slipy, jeden tutaj, którym można ładować łódki i motorówki, drugi po drugiej stronie tego okazałego pięknego budynku. Na zewnątrz oczywiście też dużo łódek tutaj stoi, a ja przechodzę teraz, słuchajcie, już nad wodę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, ale jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. Bo ten hangar, który jest tam z tyłu, to nie jest jedyne miejsce, gdzie można składować w bezpieczny sposób łódki. Tutaj popatrzcie, jaki olbrzymi hangar, gdzie są nie tylko łódki, nie tylko optymistki i inne mniejsze łódki, ale także i kajaki. I to jest jeszcze jedno miejsce, jeden taki... Hello? Gdzie można, ja tutaj tylko na chwilę wejdę i pokażę też, to jest cały hangar dla najmłodszych, dla optymistiarzy. Niesamowite, jaką to ma skalę, jaką wygodę, jaką dostępność. Oczywiście wszystko w samym środku miasta. Widać to dobrze? Tak, widać to dobrze. No i przechodzę nad wodę. No i zaraz Wam pokażę coś, co jest wyjątkowe, a mianowicie nad tymi hangarami jest trybuna. Tak, trybuna, na której kiedy rozgrywają się tutaj regaty na tym akwenie, myślę, że przychodzi wiele osób z miasta i kibicują, można powiedzieć, jak na stadionie zawodnikom, żeglarzom, którzy tutaj się ścigają. W samym środku miasta jest, można powiedzieć, akwen, na którym jest płaska woda, ale tam płynąc około 15 minut, 20 wypływa się na Ocean Atlantycki i są wspaniałe warunki do żeglowania. Stamtąd właśnie dzisiaj wróciliśmy, mieliśmy
naprawdę pozazdrościsz tutaj tym Hiszpanom. To całe centrum zostało wybudowane z środków państwowych, z tego co słyszałem, i zostało przekazane miastu oraz właśnie Hiszpańskiej Federacji Żeglarskiej do zarządzania. To miejsce żyje. Tutaj cały czas, można powiedzieć, przez okrągły rok przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z Hiszpanii, ale z całego świata. I ja tak naprawdę dzisiaj się nie dziwię, że Hiszpanie zdobywają tyle wspaniałych sukcesów i w żeglarstwie olimpijskim, i na regatach oceanicznych. Przecież startowali też w Pucharze Ameryki. Naprawdę, z czegoś się to bierze. Myślę, że to właśnie takie miejsca są kuźnią takich talentów i wspaniale ich rozwija. Miło popatrzeć, wspaniała inspiracja. Mam nadzieję, że kiedyś też będziemy mieli takie miejsce. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego jeszcze. Rzut oka na wspaniały akwen. Dzisiaj pochmurny, mokry, ale w końcu co tam? Jesteśmy wodoodporni. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień w żeglarskich szwartkach. Cześć!